Kolejna sprawa, druk numer 77, zmiana statutu miasta Krakowa. Bardzo proszę, pan radny Jaśkowiec. Jest, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić projekt zmiany statutu miasta Krakowa według druku 1377 w zakresie dostępu do informacji publicznej. Jest to projekt może mało, czy charakteryzujący się małą objętością, ale zmieniający dużo w funkcjonowaniu, czy też w dostępie, w prawie dostępu do informacji publicznej mieszkańców naszego miasta, ponieważ dzięki wprowadzeniu tej zmiany możliwy będzie dostęp do dokumentów w formie kopii elektronicznej. To jest szczególnie ważne w przypadku osób posługujących się tego typu formą publikowania i tego typu formą obiegu dokumentów. Sprawa jest też ważna, dlatego że w punkcie pierwszym paragrafu 8, bo to tego dotyczy zmiana 8a, wprowadzamy również zasadę, że kierownik jednostki organizacyjnej miasta lub osoba przez niego wskazana jest odpowiedzialna za udostępnianie informacji publicznej dotyczącej zadań wykonywanych przez tą jednostkę. W związku z tym decentralizujemy de facto możliwość otrzymywania informacji publicznej po to, aby ułatwić, zwiększyć wygodę mieszkańców w tym zakresie. Czyli teraz po prostu każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść z pendrive'em do ZIKIT-u i w odpowiedniej procedurze uzyskać dokumenty, które go interesują w formie elektronicznej. Myślę, że jest to zmiana dobra. Projekt został uzgodniony z prezesem Rady Ministrów i dlatego został przedłożony Wysokiej Radzie. Nadmieniam również z uwagi na wcześniejsze dyskusje na temat zmian statutu, że jest to przedostatnia zmiana statutu miasta Krakowa. Ostatnią zmianę z wnioskiem o uzgodnienie, bo najpierw musimy to zrobić, komisja będzie chciała przedstawić we wrześniu Wysokiej Radzie, tak aby w przypadku uzgodnienia przegłosować ją do końca bieżącego roku. I po tej zmianie przedstawimy finalny projekt, to jest tak zwany projekt uchwała w sprawie ujednolicenia tekstu statutu i tym samym zamkniemy nowelizację tego dokumentu. Spłynął też ważny wniosek, między innymi, aby zmienić, to jest wniosek prezydenta do komisji, aby zmienić sposób rejestrowania sesji. W tej chwili się to odbywa w formie analogowej. Pan prezydent chce, aby to było w formie cyfrowej i żeby zapisy sesji w formie cyfrowej były publikowane na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej. To jest też ważne. Takich wniosków mamy sporo i te wszystkie wnioski w tej ostatniej nowelizacji, która będzie Wysokiej Radzie we wrześniu przedstawiona, zawrzemy. I tak jak mówiłem, do końca roku finalnie tekst jednolity statutu miasta Krakowa będzie zaproponowany do uchwalenia i ogłoszenia i tym samym zamkniemy sprawę nowelizacji statutu. Jeszcze raz podkreślam wagę tego dokumentu, gdyż on otwiera mieszkańcom możliwość uzyskiwania u źródła, czyli w jednostkach, w dzielnicach, w wydziałach informacji publicznej w formie łatwej, bo to forma zarówno elektroniczna, jak też forma papierowa i to naprawdę pomoże mieszkańcom w tym, aby mogli swoich praw wobec urzędu dochodzić. Dziękuję. Dziękuję. Jest to projekt Komisji Reformy Ustroju Samorządowego Współpracy i Dialogu. Stąd jakby nie ma opinii tej komisji, bo ona była autorem tego projektu. Czy jest autorem? Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. Stwierdzam brak poprawek, autopoprawek. Głosowanie bloku głosowań.